Rekolekcyjny post scriptum. czyli pytania i odpowiedzi. Ksiądz Przemysław Sawa i Kamil Orlicki. Kolejna część. Zapraszamy. Zapraszamy. No to jedziemy, bo lista pytań długa. Zaczynamy od duchowości, bo chyba nam duchowość jeszcze została, Kamilu, prawda? Tak, zgadza się, duchowość. I pytanie numer jeden. W życiu duchowym chcę czy muszę? Chcę, dlatego że kocham, ale ta miłość jest konsekwentna, więc czasem wychodzi, że muszę, ale nie w znaczeniu jakiegoś, jakiejś powinności, która mnie zabija, tylko mojej wierności Słowu, wierności Panu, wierności Duchowi Świętemu. Pytanie numer dwa. Wiem, że grzech to śmierć i zło, z którym człowiek zmaga się całe życie. Kilkanaście lat temu na rekolekcjach usłyszałem od kapłana słowa, które utkwiły mi w głowie: Świętość to wydobywanie z drugiego człowieka to, co najlepsze. A święty Jan Paweł II mówił: łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Myślę, że w tym pytaniu jest dość wiele wątków. Świętość to przede wszystkim bycie z Bogiem to nasza wierność Panu Bogu. I rzeczywiście przejawia się też to w tym, że usiłujemy wydobyć z człowieka to, co najlepsze, więc to na pewno droga człowieka świętego i świadectwo życia wielu kanonizowanych czy beatyfikowanych ukazuje właśnie takie działanie. Ludzi, którzy przy całej nieraz swojej surowości, byśmy powiedzieli, byli tymi, którzy potrafili motywować innych, pokazywać dobro tych ludzi. I swoich bliźnich. No i rację ma Jan Paweł II, oczywiście, że w yy, pewnych kwestiach łatwiej powiedzieć, trudniej wykonać, ale to nie znaczy, że nie można wykonać, więc próbujemy wydobywać dobro z drugiego człowieka. Pytanie numer 3: Jak przekonać bliską mi osobę, że praktyka medytacji w oderwaniu od wiary i modlitwy nie jest dobra? Osoba ta jest zafascynowana samodoskonaleniem się w oparciu o ideę uniwersalnego dobra i jakiegoś uniwersalnego Boga. Fascynuje ją. Yoga oddaliła się od Kościoła i unika rozmowy na temat wiary i Kościoła. Bez doświadczenia trudno człowieka wyrwać z jego jakichś doświadczeń pierwotnych, takiej duchowości. Tak? Bo... To znaczy to, że ta osoba nie, nie doświadczyła yy, jakiejś głębi życia wewnętrznego yy, w praktykach chrześcijańskich, w doświadczeniu chrześcijańskim. Zachęcam więc, żeby yy, dzielić się tym, co Bóg czyni w tobie, yy, co Bóg daje ci odkryć, w jaki sposób przeżywasz tą relację z Bogiem. Yy, no na siłę nie przekonasz oczywiście, bez. bez yy, bez jakiegoś odniesienia takiego osobistego do Pana Boga, do Ewangelii. Myślę, że warto też dobre opracowania gdzieś przeczytać na temat tych praktyk dalekowschodnich, zwłaszcza tego, co praktykuje ta, ta bliska osoba, żeby umieć też rozmawiać. Natomiast no, pamiętajmy, że ciężko będzie przekonać, że akurat to jest złe, kiedy człowiek odkrywa, w tego typu praktykach, jakąś głębię, absolut, jakkolwiek go rozumie, prawda? Myślę, że to pytanie bardzo istotne i dobrze, że ktoś je postawił, bo ono odsłania, czego potrzebujemy w chrześcijaństwie kontemplacyjnego wymiaru. My mamy pobożność, a na ile mamy duchowość, ja, czy w rekolekcjach, ale też w mojej pracy naukowej bardzo mocno podkreślam tą kwestię, że mamy kryzys duchowości. To znaczy my nie uczymy duchowości, jesteśmy pobożni, praktyki religijne. A gdzie jest taka yy, niepojęciowa modlitwa, to znaczy nasze bycie yy, z Bogiem. Yy, myślę, że tu wiele trzeba zrobić jeszcze, żeby yy, ten wymiar kontemplacji odrodzić, odnowić w kościele. Powstają różne grupy medytacji chrześcijańskiej. W różnych jej odsłonach, i to jest dobra sprawa, bo rzeczywiście dla osób tego typu, jak tu opisana, jakaś grupa praktykująca medytację chrześcijańską czyli nie tyle chodzi o rozważanie, ile o taką niedyskursywną modlitwę medytację, czyli niepojęciową tak, z jakąś formą, powtarzania yy, jakiegoś wersetu, na przykład Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, czy choćby słowo Panie Jezu, czy Maranata, czy jakieś inne słowo, no jest szansą yy, no, przybliżania tych ludzi na, na, na powrót do Kościoła. Yy, no więc yy, warto też podsyłać jakieś informacje o yy, tego typu inicjatywach, yy, praktykach w Kościele, ja sam myślę o, o, o stworzeniu też takiej grupy medytacyjnej, żeby właśnie docierać też do katolików praktykujących, ale też do tych ludzi, którzy szukają gdzieś po omacku medytacji poza chrześcijaństwem, a mają to wszystko w domu, którym jest Kościół. Teraz nadstawiamy uszu, bo ważne i interesujące, oraz myślę potrzebne pytanie. Na pierwszy rzut oka, może nie pasujące do naszej tutaj sfery duchowości, o której właśnie mówimy, no ale zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Czy Bóg interesuje się materialnością, moimi finansami, czy ingeruje w nie? Tak, w Biblii mamy dużo o yy, Bogu, tak, słowo Bóg się pojawia, ale też jest wiele o pieniądzach, o materialności. No jest choćby ta konferencja też Biblia o finansach, która ukazuje właśnie ten biblijny aspekt podejścia do pieniądza, więc jak najbardziej myślę, że musimy o tym swobodnie mówić. Biblia pokazuje, że pierwszy ma być Bóg i ma być nasza wolność od tego, co materialne, ale to nie znaczy, że ta sfera nie jest dla nas istotna i nie jest ważna, jest bardzo ważna. Ponieważ ona no, y, też y, umożliwia nam no, funkcjonowanie, tak, no, mieć lub nie mieć pieniądze, no, to to jest y, y, bardzo często y, przeżyć lub nie przeżyć. Y, czy możemy więc Pana Boga, na przykład prosić o pieniądze? No ja proszę, teraz proszę o pieniądze na, 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 na misje, y, które, y, które będą podejmować cztery osoby z mojej wspólnoty, naszej Wspólnoty, y, pojadą do Afryki. Inne inicjatywy medialne, ewangelizacyjne. Nieraz się modlę, Panie, potrzebujemy tyle i tyle pieniędzy, żeby, żeby Twoje dzieło się rozwijało. Tak? Natomiast wyraźnie Słowo Boże mówi o tej wolności i o tym, że mamy ufać Panu Bogu, i też pieniądz nie może, czy materialność szeroko rozumiana, nie może stać się Bogiem. Pytanie numer 5. Jak szukać Boga w sprawach drobnych, codziennych? R róbmy rachunek sumienia codzienny, tak jak święty Ignacy zaprasza nas do tej praktyki, a ostatnio ojciec święty Franciszek, który proponuje chrześcijanom codzienną praktykę rachunku sumienia czyli zobaczyć to, co było dobre, w jaki sposób Bóg nas prowadził w danym dniu. I przeprosić za, za, za zło, które wykonaliśmy, ale wcześniej zastanawiając się, dlaczego tak, a nie inaczej postąpiliśmy, jakie były uczucia okoliczności. W ten sposób będziemy w tej codzienności naszej odkrywać ślady Pana Boga i będziemy wzrastać. Teraz zagłębimy się trochę w historię. Pytanie ostatnie, numer 6, związanych z duchowością. Jakie są początki adwentu w Kościele Katolickim? Jak wyglądał ten niezwykły czas wiele lat temu? Skąd wzięła się nazwa Roraty i może jakiś wywiad z osobą, która żyła w innym kraju i jakaś relacja, jak się tam obchodzi Adwent. Opracowań jest wiele. Nie jestem specjalnie ani historykiem, ani historykiem liturgii. Myślę, że są specjaliści od tego. Natomiast takie parę takich świateł w temacie. Oczywiście rok liturgiczny w kościele się kształtował inaczej na wschodzie, inaczej na zachodzie. Kościół wschodni na przykład zaczyna rok liturgiczny 1 września. Nie mówi o adwencie, ale jest 40-dniowy post przed Bożym Narodzeniem, więc też jest ten element przygotowania. Z czasem w kościele rzymskim właśnie ukształtował się ten okres przygotowania stopniowo wydłużany warto tu podkreślić na przykład w tradycjach monastycznych zwłaszcza eremickich tak jest u Kamedułów to przygotowanie do Bożego Narodzenia zaczyna się znacznie wcześniej bo 40 dni przed gdzie zaczyna się post ścisły taki jak w okresie wielkiego postu a z takich praktyk adwentowych, no to rzeczywiście, czy zwyczaje mszy świętej o świcie, ku czci Matki Bożej, zwane roratami. To takie polskie słowo od łaciny: rorate celi de super, to znaczy spójrzcie rosę niebiosa z góry. Czyli ta antyfona która wprowadza w liturgię o Matce Bożej w Adwencie. No i stąd ludzie słyszeli rorate celi de super, no to idziemy na roraty, tak? I, i, I takie jest źródło tego słowa, czyli msza święta o świcie. No dziś z racji takiego życia, jakie mamy, często ta msza święta jest sprawowana wieczorem. Warto na przykład też wspomnieć, że Roraty na Wawelu swego czasu sprawowano codziennie przed wiekami, nawet poza adwentem w kaplicy Zygmuntowskiej, czy piękny zwyczaj, gdzie zapalano kolejne świece w czasie mszy roratniej. Gdzie poszczególne stany przychodziły, przedstawiciele tych stanów, tak, zapalano świece i ten przedstawiciel mówił: Jestem gotowy na sąd Boży. Praktyką, która zrodziła się stosunkowo niedawno, bo w XIX wieku, jest wieniec adwentowy. To w środowisku ewangelickim, niemieckim żeby właśnie znakami też zewnętrznymi przy, jakoś przygotowywać ludzi do świąt narodzenia pańskiego i ten zwyczaj też przeszedł do kościoła katolickiego jako bardzo dobry, stawiając te cztery świece już w tym adwencie czterotygodniowym, to znaczy czteroniedzielnym dokładnie mówiąc. tak? Trudno tu może zaprosić kogoś, żeby opowiadał o Adwencie, bo to cały program by mógł być. Natomiast taką ciekawostkę mogę podać, że na przykład w kościele angielskim, katolickim w Anglii i Walii jest zwyczaj ustawiania świec nieczerwonych, tak jak jest w oryginale tej praktyki wieńca adwentowego, ale że są trzy fioletowe, jedna różowa. To czasem możemy też spotkać w polskich kościołach. Natomiast w środku stawia się białą świecę, oczywiście jako symbol Matki Bożej, ale też narodzenia Jezusa, i wieniec jest też w czasie Bożego Narodzenia, w czasie pasterki, i wtedy tą białą świecę zapala się pierwszy raz. Taki jest zwyczaj angielski. Myślę, że warto tutaj sięgnąć naprawdę do książek, dotyczących historii duchowości, żeby więcej o Adwencie się dowiedzieć. Po skryptum pytanie i odpowiedzi, no i z naszymi pytaniami idziemy do domu, bo będziemy mówić o kościele, to jest nasz kolejny dział pytań. Oj to mnie musisz pilnować, bo to w tym temacie mogę się znowu rozgadać, więc Kamil patrz na zegarek, z troski o ludzi i będę pokazywał sugestywne znaki, jak będzie trzeba oczywiście. Pytanie numer jeden: Jaka jest wartość dla zbawienia lekcji religii naszych dzieci? Czy nie lepiej zrezygnować z lekcji i samemu przedstawić Boga potomstwu? Jedno nie wyklucza drugiego. Nie wiem, czy, 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 czy wszyscy rodzice byliby w stanie przekazać nie tylko wiarę, ale też doktrynę. Bo my nie tylko mamy wierzyć w Pana Boga, ale mamy wierzyć poprawnie, wierzyć w to, co Bóg objawił. Na pewno lekcje religii są wyzwaniem. Tutaj wielki mój ukłon w stronę księży, siód zakonnych i świeckich katechetów, naprawdę robią ogromny, ogromne dzieło, bardzo trudne. Jedni lepiej, drudzy gorzej. To, to nie ma co w tym momencie tego oceniać, natomiast chylę czoła i podziwiam właśnie tych, którzy na tej pierwszej linii frontu są w niełatwym czasie. I, i, i tak przy okazji proszę, żebyście modlili się za katechetów, a wszystkich katechetów i, i kapłanów uczących religii serdecznie pozdrawiam i, i, i powiem, że modlę się za Was i, i, i życzę naprawdę Bożego prowadzenia i światła. Sam teraz bardziej uczę tych, co będą uczyć, więc z katechezą bezpośrednią taką nie mam styczności. Natomiast uważam, że dobrze, że katecheza jest i sprzeciwiam się jakiemukolwiek mówieniu, żeby lekcje religii usunąć ze szkół albo że są niepotrzebne, bo jeżeli w tym świecie, w takim, jakim mamy, jeszcze usunęlibyśmy religię ze szkół, to myślę, że nawet ci rodzice mieliby problem z przekazywaniem wiary. Lekcje religii trudno uczynić ewangelizacją w takim dosłownym znaczeniu, ale są tą, tą przestrzenią, są okazją do tego, żeby przedstawiać wartości ewangeliczne, żeby inspirować. A dla kogoś może chociaż dać intelektualną podstawę dla wiary. Natomiast oczywiście musimy być świadomi, że lekcje religii w szkole nie wystarczą i domagają się ewangelizacji pozaszkolnej, tu w sposób szczególny oczywiście rodzin. Ogromne jest tutaj to wyzwanie dla rodzin, ale, ale brońmy, brońmy religii i, i, i wspierajmy katechetów, bo naprawdę to jest wielkie dzieło. Pamiętam, przed laty taka konferencja była dla ewangelizatorów w Krakowie, CCC, i byłem na wykładzie Ulfa Ekmana. I teraz on już jest katolikiem, konwertował do kościoła katolickiego, ale wtedy był jeszcze głównym pastorem wielkiego kościoła ewangelikalnego w Szwecji, Słowo Życia. I on mówił świadectwo właśnie o Kościele Szwecji. Kościół Szwecji to Kościół luterański, do którego należy większość Szwedów, choć nie praktykująca. Ale on mówił tak, że różnego rodzaju przebudzenia. Takie duchowe, takie no właśnie pobożnościowe w Kościele szwedzkim miały miejsce dopóki były zajęcia religii w szkole. I to było takie ciekawe dla mnie. Bo on mówi tak, że była ta podstawa jakakolwiek do tego, żeby Pana Boga szukać. A dziś już wiele osób po prostu nawet nie identyfikuje się z pojęciem Bóg, bo w przestrzeni ich życia po prostu tego nie ma. I to świadectwo przed laty Ulfa Ekmana bardzo mi pomogło w takim rozumieniu, czy religia ma być w szkole. Tak, ma być w szkole, bo jest to część wychowania i część człowieczeństwa. Pytanie numer dwa. Słyszę ciągle pytania odnośnie tej figurki paczamamy i dlaczego Ojciec Święty dopuścił, aby była w kościele? Jak to rozumieć? Po pierwsze, nie było żadnego bałwochwalstwa i przestańmy gdzieś, tu mówię do niektórych, cały czas atakować Ojca Świętego. W czasie synodu dotyczącego Amazonii, też zostali zaproszeni właśnie przedstawiciele ludów Amazonii. Było to pochylenie się nad Kościołem i nad całą kulturą. I to w tym znaczeniu. Trzeba rozumieć figurkę Matki Ziemi, natomiast nie, że były modlitwy, tak? czy że papież dokonywał jakiegoś kultu. W idei organizatorów były to symbole właśnie Amazonii, tego, tego duchowego też poszukiwania wielu ludów. Amazonii, też tych, którzy Jezusa jeszcze nie znają. I, 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 I tak to trzeba widzieć. A teraz posłuchamy, zobaczymy, czy ksiądz Przemek podejmie się tutaj dyskusji z kardynałem Ratzingerem, ponieważ pytanie jest związane o jego wypowiedź i o sobór watykański II. Przeczytam całość. W ostatnim czasie ksiądz nagrywa filmiki, w których omawia Sobór Watykański II. Jak odniesie się ksiądz do słów kardynała Ratzingera, który wypowiedział podczas konferencji 13 lipca 1988 roku w Santiago do biskupów Chile, cytując Drugi Sobór Watykański nie został potrakt potraktowany jako część całej żywej tradycji Kościoła, ale jako koniec tradycji, nowy start od zera. Prawda jest taka, że Sobór ten w ogóle nie zdefiniował żadnego dogmatu i świadomie wybrał skromną rangę Soboru zaledwie pastoralnego. A jednak wielu traktuje go tak, jakby uczynił on z siebie superdogmat odbierający ważność wszystkim pozostałym. Czy zgadza się ksiądz z kardynałem Ratzingerem, że Sobór Watykański II miał rangę Soboru jedynie duszpasterskiego, a nie dogmatycznego – i czy zgadza się ksiądz z kardynałem Ratzingerem, że Sobór Watykański II przez wielu traktowany jest jako superdogmat, który odbiera ważność, czy też de deprecjonuje wszystkie pozostałe sobory? Chciałem odpowiedzieć i tak, i nie. I nie chodzi o Ratzingera, Benedykta XVI, ale chodzi o interpretację jego słów. To, że niektórzy potraktowali to jako super dogmat i zerwanie z tradycją, i tak, i nie. To znaczy, nie chodzi o sam sobór, tylko chodzi o pewne nowinki, które wprowadzano nawet wbrew soborowi później. To tak. I przez więc fałszywe odwoływanie się do Soboru Watykańskiego II, to też jest nadużycie. Czy sobór wpisuje się w tradycję? Tak, wpisuje się w tradycję. Czy to był sobór pastoralny? Zależy o co chodzi, bo ja twierdzę, że sobór nie był tylko pastoralny, ponieważ no, mamy choćby konstytucja dogmatyczna o Kościele. Tak? Czy mamy konstytucję o objawieniu Bożym? Mamy dość kluczowe teksty, które definiują na przykład w Konstytucji o Kościele, czym jest Kościół, jak rozumieć Kościół, czy jedno z fundamentalnych zdań, że Kościół Chrystusa trwa w Kościele katolickim, a nie że jest Kościołem katolickim. Tak? Tu widzimy pewien pewne dookreślanie doktrynalne. Na przestrzeni wieków, żeby coraz bardziej wyrażać to, co jest w Bożym Słowie. Zgadzam się, że Sobór nie zdefiniował żadnej prawdy doktrynalnie w takim znaczeniu, uroczyście orzekamy, postanawiamy, że. Tak? Czyli nie ma, w tym znaczeniu nie jest doktrynalnym. Natomiast w pytaniu wyczuwam, być może to nie dotyczy. To moje stwierdzenie teraz autora tego pytania, ale w niejednej dyskusji już brałem udział, czy w internecie, czy na żywo, o właśnie tą duszpasterską, taką, takie ukierunkowanie duszpasterskie Soboru. Wydaje mi się, że, że wyczuwam takie, taką chęć obniżania wartości Soboru. To znaczy, że gdyby on był doktrynalny, to go musimy przyjmować, a że jest dusz pasterski, no to tak możemy się lekko do niego podchodzić. Otóż nie. W ścisłym znaczeniu sobor nie formuje żadnego dogmatu, ale to, to nie jest konieczność. Istotą soboru wcale nie jest formułowanie dogmatu. To może mieć miejsce na soborze, oczywiście też poza. W przypadku rozumienia katolickiego przez papieża, ale sobór jest spotkaniem biskupów, jest namysłem Kościoła nad, nad, nad ważną rzeczywistością tak? doktryny, życia Kościoła. Więc w znaczeniu bezpośrednim i dosłownym nie sformułowano dogmatu, więc nie jest soborem dogmatycznym. Ale wszystkie dokumenty soboru watykańskiego obowiązują katolików. Więc jeżeli ktoś rozumie, że Sobór był duszpasterski, czyli ja mogę odrzucić na przykład deklarację o wolności religijnej, czy dekret o ekumenizmie, yy, czy tak z przymrużeniem oka yy, patrzeć na to zdanie, kościół Chrystusowy trwa w kościele katolickim, to to jest niepoprawne, to to jest niekatolickie myślenie. Sobór obowiązuje. W tym znaczeniu właśnie, że... Yy, Sobór miał otworzyć Kościół na współczesność i dlatego przyjęto taką formułę, takiego namysłu duszpasterskiego, ale to jest namysł Kościoła i owoce tego, co z Ducha Świętego, a Sobór jest z Ducha Świętego, obowiązują nas wszystkich jako katolików. Kolejne pytanie też związane z hierarchą kościelnym. Pytanie numer cztery. Co ksiądz sądzi o sytuacji związanej z kardynałem Dziwiszem i jego wypowiedzi dotyczącej tego, czy ksiądz Isakowicz Zaleski dostarczył list, czy też nie? Są oświadczenia Kurii Krakowskiej, jest oświadczenie księdza kardynała, są wypowiedzi księdza Tadeusza. Nie każdy wyciągnie wnioski. I jakoś może mieć swoją opinię. Ja bym przestrzegał przed, przed dwoma skrajnościami. Pierwszą, że unikajmy prawdy i wszystko, o co się pyta, to jest atak na kościół. Druga skrajność to to, że nie mając właściwych danych, już wydano wyrok. Czy inaczej można było to rozwiązać? Czy ksiądz kardynał mógł inaczej postąpić? Może mógł. Czy mógł jakoś więcej coś powiedzieć? Może mógł. Nie jestem jednak od osądu i absolutnie nie chcę w to wchodzić. Zachęcam do powściągliwości wszystkich, do tego, żeby też nie budować swojej opinii na bazie jakichś. Tak zwanych faktów medialnych, poczekajmy na to, co rozstrzygnie Stolica Apostolska, bo takie rzeczy poważnie się dzisiaj traktuje i, i wierzę, że, że, że będzie to i sprawiedliwe, i też no właśnie z jednej strony, żeby nie, 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 nie te trudne sytuacje nie zostały gdzieś tam przykryte tak i, i, i krzywda ludzi przez przestępstwa pedofili, które niosą, żeby nie zostało jakoś obniżone i, i jakoś tak odrzucone, ale z drugiej strony nie możemy też ferować wyroków i, i, i skazywać kogokolwiek także kardynała na, na jakąś taką duchową i życiową banicję, dopóki nie znamy wszystkich faktów, a nie, niech to robią ci, którzy mają dostęp do dokumentów, do świadków. Powinniśmy tu zachować jakąś cierpliwość, powściągliwość i modlić się o zwycięstwo prawdy dla wszystkich stron, żeby rzeczywiście zmierzyć się z tą rzeczywistością, która miała miejsce. Pytanie numer 5. Papież powołał arcybiskupa Rysia jako członka kongregacji do spraw biskupów. Co ona ma realnie oznaczać dla samego biskupa Rysia i dla kościoła w Polsce? No Nie wiem, jak to rozumie ksiądz arcybiskup Grzegorz. Modlimy się za niego. Też mu napisałem, że gratuluję i obiecuję modlitwę, bo to nowe zadania ma ich nie mało. teraz dwie diecezje na głowie nową ewangelizację i jeszcze inne zadania, plus, plus właśnie to to, to. to jest też zaufanie Ojca Świętego do księdza Biskupa Grzegorza Rysia. To jego wkład, który będzie, także ten namysł nad tymi rzeczywistościami związanymi z biskupami, Czyli, czyli to wszystko właśnie, czym kongregacja do spraw biskupów się zajmuje. Posługa biskupów, czy, czy też kwestia powoływania nowych biskupów. Na pewno dla kościoła w Polsce to wielkie wyróżnienie, które przychodzi przez osobę księdza arcybiskupa. I ostatnie pytanie w naszej serii o kościele. Pytanie, które jest głosem ludu, myślę, że tak mogę powiedzieć, a mianowicie, w jaki sposób osoby świeckie mogą pomóc ożywić parafię? I tu pytający dodaje, nie ma na myśli Rady Parafialnej. Tworzyć wspólnoty, yy, mówię, wiercić proboszczom yy, dziurę w brzuchu, tak kolokwialnie powiem, żeby robić rekolekcje ewangelizacyjne, misje ewangelizacyjne, tworzyć różne wspólnoty, yy, a więc, żeby się yy, Wiele rzeczy działo w parafii, i w ten sposób różni ludzie znajdą różne drogi w tym samym kościele do tego samego Jezusa, ale mając różną wrażliwość, będą mogli się identyfikować z taką czy inną formą duchowości. Kościół przyszłości to nie jest kościół, tylko Mszy Świętej Niedzielnej i struktury. To już widzimy. Kościół przyszłości to jest kościół wspólnot i jak kardynał Ratzinger powiedział końcem lat 90., kościół XXI wieku albo będzie kościołem wspólnot, albo w danym miejscu go nie będzie. No i powoli to już widzimy, że, że, że to się sprawdza. Dlatego wspólnoty, grupy, wspólnoty, grupy, do znudzenia mogę to powtarzać. A my w ekspresowym tempie przenosimy się do następnego naszego działu. Już jesteśmy. Zadziałem teologia, Biblia, duchowość Kościół, no i następny dział to moralność. Nasze pierwsze pytanie jest dosyć złożone, ale przeczytam w całej formie go, żebyśmy znali kontekst. Jezus dał przykazanie, kochaj bliźniego jak siebie samego. Interesuje mnie kwestia miłości do siebie samego, jak traktować poświęcenie, czy Jezus kocha siebie tak samo jak nas? W jaki sposób uczyć się od Jezusa miłości do siebie samego? Myślałam, że miłość do drugiego człowieka to zdeptanie siebie, że czyjeś życie, zranienie, pragnienie jest ważniejsze od mojego. Jak do tego podchodzić? Przecież Jezus chyba nigdy, nawet umierając na krzyżu, nie powiedział, że Jego życie jest mniej ważne od naszego. Jeśli kocha siebie samego jak nas, to jakże wielka i piękna jest Jego miłość do siebie, skoro za nas umarł? Czy można to tak pojmować? I czy skoro innych mam kochać tak, by być w stanie za nich umrzeć, to siebie też mam kochać tak samo mocno? Dość skomplikowane pytanie, pokaż mi tutaj ten tekst, bo, bo długie. Ja odpowiem bardzo krótko. Na długie pytanie krótka odpowiedź. Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił o posiadaniu siebie, wdawaniu siebie. To znaczy muszę siebie kochać, muszę wiedzieć, kim jestem, muszę wiedzieć, dlaczego jestem i dlatego jestem w stanie dawać siebie innym. Miłość ta ofiarna nie jest negowaniem siebie. Jest czasem zgodą na to, że coś stracę, jest zgodą na to, że podejmuję jakieś cierpienie, ale nie jest to forma autoagresji, jakieś wejście po prostu w. Jakby uderzenie w siebie samego. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Pytanie numer dwa. Czy uczestnika, czy uczestniczka, przepraszam, strajku kobiet musi iść do spowiedzi? To zależy, z jakiego motywu idzie, yy, czy poszła taka osoba na taki, na taki marsz, na taki strajk. Yy, wiemy, że no, strajk kobiet yy, ma w swoim. Programie zupełnie antychrześcijańskie rozwiązania, więc identyfikacja z tym jest niepoprawna. Po drugie, wiemy, co się działo i ataki na, na, na kościoły, na różne figury. No, czy chcemy się z tym identyfikować? Myślę, że pytanie jest bardzo osobiste i nie da się tak do końca odpowiedzieć, bo trzeba by jeszcze uwzględnić, o który marsz na przykład chodzi? Bo czymś innym może było maszerowanie w te pierwsze dni, a na przykład dzisiaj. To jest pierwsza sprawa. I druga, znacznie poważniejsza. Zadajmy sobie pytanie, na ile przyjmujemy nauczanie kościoła w kwestii życia, ochrony życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Bo może ważniejsze jest pytanie nie o to, czy grzechem jest udział w strajku kobiet, tylko czy nie wyznaje wiary, którą niesie Kościół posłuszny przykazaniu nie zabijaj. Ewangelizacja. Pierwsze pytanie. Jedno, co bardzo mnie utwierdziło w znaczeniu słów Jezusa, to jest to, że nikt nigdy nie sprzeciwiał się, gdy cytowałem fragment Biblii, w którym było użyte imię naszego Pana Jezusa, następowała cisza i pokój. Moc tego imienia jest ogromna. Nie zawsze jednak można w ten sposób prowadzić dialog, ale da się wyczuć sytuację i wiadomo jest, z którą osobą można w ten sposób porozmawiać. To pytanie, czy stwierdzenie? Poproszę o tekst, żebym umiał się ustosunkować. Zgadzam się, moc imienia Jezusa jest ogromna. Nie bójmy się używać imienia Jezus. Znaczy mówić tego imienia w naszym dialogu z osobami. Bo na co dzień tego ludzie nie słyszą. Tak? Słowo Bóg się częściej pojawia, niż imię Jezus, więc odważnie, odważnie do tego, żeby to imię używać. Tyle powiem w temacie. Pytanie numer dwa. Jak dotrzeć z Ewangelią do środowisk Gazety Wyborczej i TVN-u? Tak jak do każdego człowieka, świadectwem, pokazywaniem doświadczenia osobistego, tego, że spotkałem Boga, jest On dla mnie ważne, Słowo Boże ma moc. To nie jest tak, że, 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 że są jakieś specyficzne środowiska. Znaczy forma oczywiście musi być dostosowana, może punkt wyjścia będzie inny do takich czy innych środowisk, ale bardzo Was proszę, żeby nie, nie, nie stygmatyzować nikogo, że jest z takiej czy innej stacji. Pytanie numer trzy. Jak dodać człowiekowi odwagi, żeby nie bał się tej przemiany myślenia, którą mamu do zaoferowania Jezus? No, pokazać, jak u Ciebie. To się dokonało, w jaki sposób Bóg Cię przemienił, Jezus uzdrowił Twoje serce, zmienił Twoje relacje, podejście do życia, do świata. No więc kluczem do wszystkiego w ewangelizacji nie jest doktryna, ale jest świadectwo. Doktryna przychodzi później. Autor pytania numer cztery. Zadaje pytanie, jak powinno się odnieść do odpowiedzi osoby, która mówi, rozmawiajmy o wszystkim, ale nie o Bogu, bo to sprawa indywidualna każdego człowieka. Może ktoś tak powiedzieć, i szanujmy to, że ktoś nie chce na ten temat rozmawiać, no ale to też jest pytanie, na ile jesteśmy w stanie rozmawiać, to znaczy, ktoś chce rozmawiać ze mną, tak? To znaczy, ja nie, mu nie muszę, i, i, i tu przestrzegam. Być nachalnym w ewangelizacji, ale jeżeli ja nie mogę mówić na przykład o czymś, co jest dla mnie ważne, a taką przestrzenią jest na przykład doświadczenie duchowe, no to sobie trzeba zadać pytanie. To kim ta osoba, ten rozmówca dla mnie jest? I o ile to, to jest gdzieś tam zrozumiałe w przypadku znajomości, współpracowników, jakichś kolegów, no to jeżeli takie stwierdzenie. Padłoby z ust kogoś, kogo nazywamy przyjacielem, no to warto zadać sobie pytanie, no na ile to jest przyjaźń, a na ile to będzie po prostu jakaś ciekawa, ważna znajomość. Natomiast znowu dzielić się swoim doświadczeniem, swoim przeżyciem, nie narzucając tego innym, tej drugiej osobie, bo Ewangelia zawsze jest propozycją, a nie jakimś przymusem, który, który, no właśnie, jeśli bylibyśmy gdzieś zbyt tacy natarczywi, no to tak może być odbierane, że, że, że to jest jakiś taki zbytnia ingerencja w sprawy osobiste. Natomiast wiara jest sprawą indywidualną, osobistą, ale wiara jest tą, tym darem, którym się mamy dzielić, i, i, i przeżywać go też w wymiarze wspólnotowym, ale, a więc także zewnętrznym. Ostatnie pytanie z serii Ewangelizacja. Jestem optymistą i wierzę, że Polska obroni się przed zalewem zła, które skierowane jest przeciwko naszemu narodowi, czyli cywilizacji łacińskiej. Jak budować porozumienie z ludźmi, którzy chcą sprowadzić chrześcijan do podziemia, jak ich ewangelizować. Czasami można z nimi porozmawiać, ale oni albo uważają chrześcijaństwo za wycofane, albo nic nie mówią. Mamy być po prostu obecni w świecie. Myślę, że tutaj nasze, nasza prawość, czytelność postawy, otwartość Kościoła w tym dobrym znaczeniu jest fundamentalna. Nasz współudział w sprawach tego świata... I to, że mamy usiąść na ławeczce rozmówców, jeżeli kościół, czy szeroko rozumiane chrześcijaństwo, też inne kościoły byłyby, czy, czy po prostu my, jako bracia i siostry wierzący w Chrystusa, tak to powiem, staniemy z perspektywy takiej wyższości, no to oczywiście jesteśmy na pozycji przegranej. Mamy siąść z tymi ludźmi, których świat dotyczy. Szanować ich poglądy, umieć ich posłuchać. Tutaj wielkie wskazówki są u papieża Franciszka we Fratelli Tutti, w dokumencie, w encyklice o braterstwie, i ze spokojem przedstawiać swoje racje, bez narzucania, ale też z pewną konsekwencją. Myślę, że tu mamy wiele do zrobienia, żebyśmy jako chrześcijanie umieli funkcjonować w pluralistycznym społeczeństwie wśród ludzi, którzy niekoniecznie podzielają nasz pogląd i nasze, nasze wartości. Ale jest wiele rzeczy wspólnych i mamy skupiać się na tym, co jest wspólne i o tym mówi papież Franciszek, że dialogiczność jako bardzo ważna postawa chrześcijanina koncentruje nas na tym, co jednoczy, na tym, co wspólne z całą świadomością tego, że jest wiele rzeczy, które nas dzielą, ale jeśli nie będziemy razem w tym, co nas łączy, to nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemów wynikających z różnic. A więc szukajmy braterstwa. To co tyle z ewangelizacji? Tyle z ewangelizacji. Jeżeli chcemy poznać pytania na temat relacji międzyludzkich spraw społecznych lub pandemii, to zapraszamy Was na kolejny nasz odcinek. Czyli będzie trzecie spotkanie. Trzecie no ale spotkanie. to tyle pytań daliście, więc jeśli chcecie, to Was serdecznie zapraszamy.